Jesteśmy na planie zdjęciowym najnowszego programu telewizji TVS pod tytułem 8 smaków Europy. I można śmiało powiedzieć, że to największa produkcja w historii naszej stacji. Chorwacja, Grecja, Hiszpania czy Bułgaria to tylko kilka krajów, których kuchnię poznamy dzięki programowi 8 smaków Europy. Z kilkuset zgłoszeń z całej Polski producenci wybrali 12 uczestników, którzy zmierzyli się w precastingu organizowanym w Chorzowie. Już wkrótce na antenie telewizji TVS poznamy 8 finalistów, którzy konkurując w parach będą rozpieszczać podniebienia jurorów, a gra toczyć się będzie o wysoką stawkę. Uczestnik, ten, który wygra, pojedzie do Hiszpanii. Nie pojedzie na taką zwykłą wycieczkę turystyczną, ale też będzie mógł przeżyć tam warsztaty kulinarne, odwiedzić też ciekawe miejsca związane właśnie z kuchnią hiszpańską. Oprócz tego finalista weźmie udział w 4 programach kulinarnych na antenie telewizji TVS. 8 smaków Europy to pierwsze telewizyjne kulinarne show na Śląsku, w którym widzowie zobaczą nie tylko konkursowe potrawy uczestników, ale także zapoznają się z obyczajami i kulturą krajów europejskich. Ponadto stałym elementem programu będzie live cooking w wykonaniu mistrzów kuchni. Żeby program powstał, pracuje sztab ludzi. To nie tylko realizatorzy obrazu, dźwięku, ale również wiele osób, które czuwają, by wszystko było dopięte na ostatni guzik, żeby wszystko było na swoim miejscu. No i proszę Państwa, najważniejsze, żeby byli nasi partnerzy. Ciężko, prawda, wszystko razem zebrać w całość, żeby każdy wiedział, co ma robić, żeby ten program powstał, no i żeby partnerzy chcieli z nami współpracować. Zgadza się, na pewno nie jest to łatwe, przy czym zgrany zespół to jest już duży sukces, a my taki zespół mamy, 8 osób pracowało nad całym projektem i teraz jest, widać dzisiaj, jak to będzie wyglądać, mamy fajnych partnerów, super kontrahenta. Na co dzień niewidoczna na ekranach telewizorów, ale ciągle w biegu, wciąż na posterunku, mająca wszystko i wszystkich na oku. O tu, ukrywa się przed naszą kamerą. To Justyna Pietryga. Zazwyczaj jest wydawcą programu Express Silesia, a dziś kierownik produkcji. Justyno, to pierwsza chyba tak wielka produkcja w historii telewizji TVS. Ty to musisz wszystko ogarniać, czy jest ciężko? Bardzo ciężko, ale jest super ekipa. Pogoda też dopisuje, super uczestnicy, zapowiada się w porządku wszystko. Jak już tak patrzysz po pierwszych uczestnikach, no to takie wyszukane potrawy. Bardzo wyszukane potrawy, są wielkie emocje, w ogóle jest wielki rozgardiarz, ale jest super. Jednym z jurorów w programie 8 smaków Europy jest Łukasz Staszowski, szef kuchni restauracji Czerwona w Chorzowie. Po 6 pierwszych uczestnikach, cóż można na ich temat powiedzieć? Okazało się, że co po niektóre osoby mają potencjał, ale też są osoby, które mają potknięcia i to duże i będziemy to weryfikować wszystko wspólnie z Wiesławem i zobaczymy, co z tego wyniknie. To taka dość odpowiedzialna funkcja być jurorem w takim programie, ale z drugiej strony zazdroszczę, bo te wszystkie potrawy można skosztować i można zadowolić swoje podniebienie. No można, tylko że można też się nadziać na coś niespodziewanego. No rzeczywiście, w apteczce wtedy coś musi być na te sprawy. Jest pan, który nami się opiekuje, także może nam coś zapoda dobrego. Ale myślę, że tak źle nie będzie, że rzeczywiście tutaj w szanki stanęli uczestnicy, którzy no, znają się na gotowaniu. Znają się, mają pojęcie, tylko brakuje im tego szlifu takiego i podpowiedzi, ale z tymi podpowiedziami będzie różnie i nie będziemy tak łaskawi dla nich. No grzechem byłoby z mojej strony, gdybym nie porozmawiał z prowadzącą program 8 smaków Europy. Znają Państwo? No, oczywiście, Agnieszka Weiss. Agnieszko, teraz pamiętaj, do tego mikro... Nie, do tego mówimy, bo ten jest mój. No, ja tam już przed chwilą pytałem Justynę, smakowita robota. No bardzo smakowita i muszę Ci powiedzieć, że żałuję tylko, że nie mogę degustować. Chętnie zamieniłabym się tutaj rolami i zostałabym jurorką tego programu i posmakowała i skosztowała tych wszystkich wspaniałych potraw. One wyglądają naprawdę bajecznie, a ja muszę Wam zdradzić, że ja jestem w ogóle olbrzymim żarłokiem i wcinam wszystko, co się da. Pokażmy tak z oddali. Tak żarłok wygląda? Tak wygląda żarłok? Poznajesz już uczestników. Czego możemy się spodziewać? Czy będzie tak, że wszyscy chcą tylko dążyć do celu, chcą wygrać ten konkurs? Czy jest dobra zabawa też?
Ja mam wrażenie, muszę ci powiedzieć, że oni wszyscy się ze sobą bardzo zaprzyjaźnili i bardzo niedobrze, że już za moment zostanie tylko 8 z nich. Myślę, że wszystkim ta dobra energia się udzieli i już za niedługo na antenie telewizji TVS będą mogli państwo oglądać program 8 smaków Europy. Na koniec wrażenia spadł jeden z roll-upów. Już tutaj proszę popatrzeć, Paweł Biernacki. Ja chciałam tylko powiedzieć, że po prostu na naszym planie wszystko może się zdarzyć. Tak, ale czuwa Paweł, czuwa Monika, tam państwo widzą. Wspaniała ekipa telewizji TVS. Wszyscy czuwają, żeby ten program jak najlepiej powstał, żeby państwo mogli zasiąść przed telewizorami. To co, zapraszamy na 8 smaków Europy. 8 smaków Europy. Bądźcie z nami.